Skills Poland 2021. Jesteśmy w Gdańsku. Dzisiaj, słuchajcie, reprezentujemy Grohe Brand, Lixil jako firma. Jesteśmy tutaj po to, żeby pokazać potencjał marki Grohe, brandu, który chce rozwijać młodych ludzi, młodych techników do tego, żeby korzystali ze swoich kompetencji i szli w rynek przygotowani. I wish you good luck and cross fingers and I wish all of you the best out of the competition. Go get it. Period. We can produce the best products in the world, but it makes no sense when we don't have the workers who can install it and later also can do the maintenance. And to give these young guys the chance for the future, we have also to motivate them. Słuchajcie, jesteśmy dzisiaj tutaj po to, żeby promować umiejętności techniczne, pokazywać nasze produkty i udowodnić, że Lixil i Grohe to brand premium i warto z nim pracować, warto budować z nim swoją przyszłość. Po raz pierwszy firma Grohe bierze udział w tym fantastycznym wydarzeniu, podczas którego wybierzemy najlepszego zawodnika spośród Polski na Mistrzostwa Świata w Szanghaju. My daliśmy im projekt. Projekt jest opisany dokładnie to, co powinno być zrobione na wszystkich poszczególnych projektach. I do projektu również dołączyliśmy rysunki. To jest arkusz ocen. Mamy 90 punktów, które są oceniane i poszczególnych zawodników są od 0 do 1 oceniani. Ogólnie poziom był bardzo wysoki, ale różnorodny. Także to nie było tak, że wszyscy robili w tym samym tempie. Robili w swoim tempie, każdy robił to inaczej. Nie było tutaj jak gdyby kwestii czasowej. Tu nie było kto szybciej, tylko kto lepiej wykona instalację. Były kryteria, które ocenialiśmy. Kontakt z produktem, kontakt z ekspertem, ale też kontakt z marką i poznawanie produktów danej marki. A z punktu widzenia ekspertów, czy z punktu widzenia sponsorów, czy producentów, to jest niepowtarzalna okazja do tego, aby pokazać się generalnie na szerszym polu, by ludzie poznali markę, bo nie wszyscy znają wszystkie marki z branży instalacyjnej. To jest z reguły tak, jeżeli ten człowiek młody się czegoś nauczy na początku i ma z tym dobre doświadczenia, to on to powiela i będzie to polecał i będzie to wykorzystywał już w swoim przyszłym takim dorosłym życiu instalatorskim. Uważam, że to jest naprawdę super przedsięwzięcie, to jest dla nich niesamowita szansa w ogóle na spełnienie i na nabranie tego doświadczenia, którego tak naprawdę bardzo ciężko jest po prostu zyskać teraz ogólnie na rynku polskim. Najlepszy zawodnik, który zdobył złoto, w przyszłym roku pojedzie do Szanghaju, będzie nas reprezentował. Myślę, że jest to bardzo, bardzo duże wyróżnienie. Świetnie przygotowane zawody przez ekspertów i organizatorów. Jestem bardzo miło zaskoczony i oczywiście cieszę się wynikiem.